Witam serdecznie, moim gościem Dawid Bochenek, Basta Garnitury. Witam, cześć. Dawid, bardzo ciekawy pojedynek z drużyną Sandecja Old Boys, wynik 6-6, wysoki remis, taki mało spotykany. Co powiesz na dzień dobry o tym spotkaniu? No myślę, że mecz bardzo dobry, emocjonujący. Jedna drużyna i druga grała ofensywną piłkę. Co, wpadło 6 bramek, 6 żeśmy stracili, no jest remis. Myślę, że sprawiedliwie. Jak wytłumaczyć to, że mieliście na minutę przed końcem 6-5, nie dowiedzieliście to, a jeszcze przed ostatnim gwizdkiem mieliście sytuację trzech na jednego na bramkarza, nie trafiliście decydującej bramki na 7-6? No widzisz, no taka jest piłka, no niestety. Wygrywamy 6-5, tracimy na 6-6, mamy na 7-6, nie strzelamy. No niestety, jest remis. Trudno, może następnym razem będzie lepiej. I jak dzisiaj zagrała Sandecja? Jak byś ocenił rywali? Myślę, że walczyli. No, punkty były im potrzebne. Pewnie liczyli na 3 punkty. My żeśmy się postawili. Mają jeden, my mamy jeden. Ale ogólnie pozytywnie. Pozytywnie dzisiaj na pewno grali. Druga połowa zwłaszcza zmobilizowali się i dlatego remis. Gdyby to był dzisiaj sprawdzian waszego zespołu, jak byś dał ocenę w skali 1 do 6 szkolnej? No myślę, że taka 4. I dlaczego? Przez te błędy, no. Tracimy w środku boiska piłkę, idzie kontra. No i z takich sytuacji chyba wpadły ze 3 bramki. Zupełnie niepotrzebnie. Czy sezon ocenisz na udany? No nie do końca. Liczyliśmy na tą górną piątkę. Jest ta dolna. Chcemy być pierwsi w tej drugiej piątce. Dziękuję za wywiad. Ja również dziękuję.